Dobra, słuchajcie, kreski mamy starte. Odstawiamy sobie ten bok korpusu. Zostawiacie sobie na krawędziach opisane wymiary waszego boku. Teraz jedziecie z drugim bokiem. Macie już zrobiony gotowy szablon do waszego korpusu. Nie robicie nic więcej. Tu w tym korpusie na górze będą wychodziły jeszcze półki. Ale półki zostaną odwiercone przy użyciu Michała szablonu. Wstawię sobie ten szablon. I będzie to wyglądało w pełni profesjonalnie z tego tytułu, że tutaj otwory te pod nasze półki będą również oddalone od krawędzi o 37 mm. To jest kurwa tyle. Tu nie ma żadnej wielkiej polityki. Macie zrobione jedno. Ja go zdejmuję, odznaczam szybko drugi bok, trasuję wszystko, docinam HDF-kę, biorę sobie wieńce półki i składamy całość. Powiem wam jeszcze jedną akcję, którą odkryłem niedawno, przypadkowo, zupełnie naprawdę przypadkowo, przy tym szablonie, że odwierty pod nasze prowadnice jesteśmy w stanie wykonać precyzyjnie za jego pomocą, ponieważ ten pierwszy pin, który jest tutaj, sprawia, że drugi otwór znajdujący się teraz pod moim palcem wychodzi na 37 mm od brzegu. Wiem, że być może u Michała jest to fart początkującego, ale wyszło mu to zajebiście, nie? Więc nawet prowadnica jest mi niepotrzebna. Leży ona tu tylko i wyłącznie po to, bo sprawdzałem, czy aby na pewno tak jest, ale powiem wam szczerze, że dla mnie bomba. Do szczęścia nie potrzebujecie nic więcej. Więc jak ktoś nie ma listwy z firmy Bloom, a chce mieć tą listwę, to będzie mógł za jej pomocą odwiercać tego typu rzeczy. Bomba! Teraz bierzemy się za skręcanie tego. Sobie położyłem styropian, żeby nie skręcać płyty. Pewnie się mikro dobija, bo pokazałem, wysłałem mu też filmik o tym, jak zajebiście i ciekawie się robi tym jego szablonem prowadnicę, więc biorę sobie 560, dwie na razie. Tu rzucam teraz pod kawałek płyty, żeby nic mi się nie porysowało przy skręcaniu. I co? I jedziemy. Kręcimy. Raz. Jak ktoś potrzebuje, może sobie gzymkować, może sobie nawiercać. Ja z racji tego typu, że już trochę tych wkrętów wykręciłem, to wiem, jak tym operować. Dlaczego ja na przykład nie
przykręcam od razu prowadnic. Z racji tego typu, że dzisiaj jestem sam i nie ma ze mną pomocnika, to nie będę ciągnął dużego formatu razem z prowadnicami od szuflad, tylko po zdjęciu całego słupka postawię go na ziemię i wtedy włomoczę w niego prowadnicę. Wymiar półki tej tutaj, tej przygrody no, stałej wynosi 550 mm. Szafa ma głębokość 5, boki mają głębokość na 560. Przygroda ma, półka ma milimetrów 550. Jeszcze mi kurwa regulator mryga już. Szybka kontrola od żony była. Co robię, co się ze mną dzieje, gdzie jestem. Bok dokręciłem, rozmawiałem z nią przez telefon. Kładam plecy. Teraz kilka słów o plecach. W nowym budownictwie ostatnio, akurat nie ja, tylko kumpel miał dość miłą sytuację z racji tego typu, że jeszcze gdzieś helikopter leci. Z racji tego typu, że szafki i HDF-ka zaczęły podchodzić pleśną, czarną, tą taką śmieszną. No i wyszła kurwa lekka lipa i dupa z tego tytułu, ale jakoś się z tego wybronił. Ja sobie ustawiłem HDF-kę, jako że HDF-ka była cięta po długości na pasy na wielopile, to nawet przy kątnej nie mierzę, bo zwyczajnie mi się nie chce. Przyłapuję HDF-kę w dwóch, trzech punktach. Wstawiam jedną stronę na równo. Jeżeli HDF-ka wszędzie przylega równo, wasza przykątna musi się zgadzać. Na koniec ją sprawdzimy. Było. Ale tam zabrakło zszywek. Teraz jeszcze przeniesiemy kreskę na środku. Przeniesiemy kreskę na środku. Dwa.
przyłożymy sobie szybę. Tutaj w dwóch, trzech punktach możecie sobie przyłapać HDF-kę i tyle. Wszystko. Świruje to nie wszystko. Od razu przykręcimy sobie nóżki. Ale najpierw sprawdzimy tu przy kąpu. Kadewka leży idealnie, więc tu nie powinno być z tym żadnego najmniejszego problemu. Nóżki, nie pamiętam na ile wychodziło od krawędzi, więc musimy to zmierzyć. Robiłem chyba na 6 cm. Nie wiem, czy wy coś widzicie w ogóle. Sześć. Podstawek do nóżek i je wkręcimy na wkręty 4x35. 30 też się trzymają, ale trochę za mało i trochę za słabo, więc ja z tym jadę na wkręty 35. Nóżki kręcę tak, aby bok nóżki wspierał bok naszej szafy. Ale to może kiedyś, jeszcze nie teraz. No i co, mamy korpus skręcony. Wysuwam go sobie do przodu. Teraz wyciągnę sobie ten stropion. Jest on tutaj już w tym momencie zbędny. Wrzucam go sobie pod bok. No i dobrze, że tylko jedno wkręty się rozsypały. I taki korpus będziecie w stanie dużo łatwiej zdjąć, niżeli taki z szufladami.
z tego tylko tytułu, że jest po prostu niewyposażony w prowadnicę. A prowadnicę, jak macie wytrasowany, to zdejmiecie równie dobrze i równie łatwo. Nie zdejmiecie, tylko wytrasujecie, jak będą odznaczone już w punkcie na waszych bokach korpusu. Ja sobie korpus spuszczam powolutku na nogę. Ustawiam. I korpus stoi. Ot i cała filozofia. Zbierać wkręty trzeba. No i jak widzieliście, robota, można powiedzieć, że z dużym korpusem jest zrobiona. Front będzie się otwierał na tą stronę, cztery szuflady wewnętrzne. I teraz odwiercenie moich otworów podpółki. Mając do użycia chociażby szablon z firmy Blum, będziecie w stanie to zrobić, czy mając też do użycia szablon Michała. Ja wam pokażę, o co chodzi z szablonem Michała. W jaki sposób... Aha, tam położony został. Sprawa jest dość banalna i dość prosta. Mamy do niego dedykowane tuleje. Wkładamy go sobie w nasz korpus. Przykładamy od góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyle otworów, ile chcemy. Robimy. Z drugiej strony analogicznie zrobimy to samo. Tylko z drugiej strony, jak będziemy to robić, musimy wziąć pod uwagę to, że ja będę musiał wykręcić sobie ten prowadnik, bo jest zupełnie niepotrzebny. Ale robota, bajka. Do odwiercania tym szablonem jest potrzebne wiertło Michała, którym to punktowałem. I to tak naprawdę wszystko. Zrobienie takiego korpusu komuś, kto dopiero zaczyna, nie robił wyliczeń i planów tego, jak mają zostać rozmieszczone prowadnice, jak mają zostać rozmieszczone prowadniki same, może zająć trochę czasu, ale nie jest to naprawdę praca trudna. Możecie mi wierzyć. I jeżeli będziecie się kierowali zdrowym rozsądkiem i myśleniem, podołacie temu zadaniu, bo nie jest to... Nie jest to naprawdę niemożliwe do wykonania i nie jest to jakieś strasznie mocno trudne. Ja zazwyczaj wszelkie tego rodzaju korpusy rozpisuję w trakcie planowania całych zabudów. Ja już wtedy wiem, na jakich wysokościach mniej więcej będą mi wychodziły te prowadnice i później jeszcze tylko przed samym montażem, przed złożeniem tego wszystkiego sprawdzam. Czy aby nie wychodzi tak, że nie mam kolizji właśnie swojej prowadnicy z zawiasem, czy nie mam kolizji gdzieś jakiegoś frontu, Bóg wie czego jeszcze, tak? Prowadnice z frontami, szuflady wewnętrzne z frontami tymi metalowymi, tutaj w tym przypadku z Hafele, kręcimy tak samo jak Blume, jak wszystko inne. 37 mm od krawędzi, nie cofamy tej prowadnicy nie wiadomo po co do środka, z tego tytułu, że została ona zaprojektowana tak, aby ten front wewnętrzny schował nam się idealnie w środku. W dniu dzisiejszym jest to tyle. Ja się biorę za kręcenie kolejnych słupków, kolejnych korpusów, bo zostały jeszcze do skręcenia dwa duże korpusy. No i mam trochę mały szafek do zrobienia, więc ja się biorę za robotę. Ode mnie jest to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.